honor i ojczyzna. Bóg, honor i ojczyzna. Na podstawie twojego wyznania. Bóg, honor i ojczyzna. To nic nie tylko znaczy. Polska katolicka. Jezus Chrystus. Ponieważ Jezus jest realną osobą, a ten Bóg, o którym krzyczy ten Pan, jest jedynie ideą. A Bóg, którego ja poznałam, to nie jest idea, tylko osoba. Osoba, z której którą możesz się spotkać osobiście. Spotkałam się z Nim osobiście. Od tamtej pory, kiedy narodziłam się na nowo, nie ma w ogóle we mnie żadnej przestrzeni niepewności. Idę do nieba. Wiem, dokąd idę, wiem, dokąd zmierzam, wiem, że jestem dzieckiem Bożym, wiem, że jestem uratowana, ponieważ doświadczam Jego życia w sobie. Nie muszę rozmyślać, czy coś tam jest, czy czegoś tam nie ma. Nie muszę wierzyć w Boga, tak jak ludzie wierzą, że o, może Bóg jest. Ja Go doświadczam od 21 lat. Uzdrawiam chorych, modlę się o wskrzeszenia, uwalniam zniewolonych. Wiara to pewność. Prawdziwa wiara zna swojego Boga, ponieważ On daje się wypróbować. To jest nie teoria, nie jakaś mrzonka, ale realna osoba. Bóg, który w praktyczny sposób okazał swoją miłość. On nie stanął na balkonie, nie zrobił takiego gestu i nie powiedział: kocham was. On dał tam swoje życie za twoje życie. Dał się zmasakrować za ciebie, ponieważ to była jedyna droga, żeby człowieka wyposażyć w jego ducha. Najpierw musiał być zniszczony grzech w ciele, a dopiero później nastąpiło zmartwychwstanie. I gdy Jezus został wzięty do nieba, to przysłał tutaj Ducha Świętego. I ten Duch dzisiaj jest tutaj na tym miejscu. Jeśli zawołasz dzisiaj do Jezusa, to spotkasz się z Duchem Świętym. Zostaniesz skonfrontowany najpierw ze swoim błędem w środku, czyli z tym, że jesteś oddzielony od Niego. I później podejmiesz na tej podstawie decyzję, ponieważ Bóg nie jest uzurpatorem, to nie jest terrorysta. On nie wdziera się przemocą do życia człowieka. On zrobił wszystko. Położył siebie, wyłożył wszystkie karty. I teraz mówi: możesz to wziąć. Możesz wziąć moje życie. Możesz wziąć moje życie i zacząć żyć prawdziwie. Możesz mieć pewność, że idziesz do nieba. Możesz mieć pewność zbawienia. Możesz mieć zaopatrzenie na tym świecie. Możesz mieć moc do rzeczy, do których nie miałeś mocy do tej pory, ponieważ byłeś pusty. Ale możesz też to odrzucić. Zbawienie jest dane, ale ono jest uzależnione od tego, czy to przyjmiesz, czy nie. Jest powiedziane, że Ewangelia jest mocą dla tych, którzy uwierzą. Uwierzyć to znaczy sprawdzić. Uwierzyć to znaczy to praktycznie zawołać do Boga, a nie teoretyzować, że Bóg jest taki albo inny. Nie odbębniać jakieś religijne gesty. Nie święcić jakieś jajka. Nie jeść karpia i pierogów. I nie ubierać choinki, bo to nie o to chodzi. Jezus był pierwszym przeciwnikiem religii. To ludzie religijni go ukrzyżowali, dlatego, że miał relację realną z Ojcem. Dlatego, że miał realną relację z Ojcem, że był narodzony z Bożego Ducha, był kompletnie inny niż religijni ludzie, którzy tłumaczyli innym, jaki jest Bóg. On wiedział, jaki jest Bóg, ponieważ on miał realną relację z Ojcem, tak samo jak ja mam realną relację. Bóg stworzył ciebie do relacji. On stworzył ciebie do tego, żebyś był wypełniony Jego Duchem i chodził w Jego mocy. I możesz to dzisiaj wziąć przez prosty akt wiary. Jeśli
Wierzysz moje słowo i zechcesz je wypróbować. I zechcesz realnie zawołać do Jezusa. Przekonasz się. Daję Ci 100% gwarancję. Przekonasz się, że On jest. Bo nie ma takiego precedensu, że człowiek woła z serca do Boga, a ten Bóg mu nie odpowiada. Ponieważ On już zrobił wszystko. Jeżeli On w ten sposób położył całe swoje życie, to do siebie dostępu. On wisiał tam na krzyżu zupełnie nagi, zupełnie bezbronny, zmasakrowany jak kotlet, jak siekany kotlet, bez tej religijnej szmaty, która jest rzeźbiona dzisiaj na krzyżykach. I nie mówię Ci tego po to, żeby wpijać się teraz w jakieś poczucie winy. Nie o to chodzi, żeby chodzić teraz i tak jak w kościele mówić moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. To jest w ogóle bzdura. Jezus Chrystus rozprawił się z grzechem. Bóg Cię nie potępia. On przyszedł tutaj, żeby podnieść Twoje życie. Tylko to, kochany, kochana, trzeba wziąć osobiście. Tak jak bierze się spadek po coś, przez wyrażenie własnej woli, tak w Nowym Testamencie Bóg Ci w spadku zostawił swojego ducha. I musisz wyrazić swoją wolę, żeby to wziąć i tego zacząć doświadczać. Bo w innym wypadku to zostanie w sferze teorii i nadal będziesz dyskutował, że Boga nie ma. Oczywiście, że dla Ciebie nie ma, bo po prostu po Niego nie sięgnąłeś. Bo po prostu nie odważyłeś się, nie odważyłaś się zawołać do Niego. A jeśli tak zrobisz, to na pewno będziesz przekonany, że On jest. Na pewno. Wiara to pewność. Codziennie lokujesz swoją wiarę w jakieś rzeczy. Codziennie wierzysz jakimś informacjom. Uwierz tej informacji. Ona jest sprawdzalna. Ona nie jest teoretyczna. To nie jest coś, co przeczytasz na Facebooku i nie jesteś w stanie tego sprawdzić. Jeśli pójdziesz za moim słowem, za tym, co Ci mówię, że możesz realnie zawołać Jezusa Chrystusa i doświadczyć z Nim relacji, doświadczyć z Nim spotkania, to wypróbujesz moje słowa i rzeczywiście do Niego zawołasz.